Nazywam się Marzena Wójcik, a to jest moja powieść pod tytułem Tarot i koronkowe serwetki, którą w te wakacje czytam dla Was w odcinkach. Najogólniej mówiąc, jest to opowieść o życiu dwóch kobiet. Jedna z nich jest kobietą około 50-letnią, pracuje w sklepie, a wieczorami dzierga na szydełku koronkowe serwetki. Druga z nich ma około 30 lat i zajmuje się rozkładaniem kart tarota. Pewnego razu spotykają się i chociaż wydawałoby się, że są skrajnie różne i nie mają sobie nic do zaoferowania, to rodzi się pomiędzy nimi pewna specyficzna więź. Nie jest to tylko zwyczajna kobieca przyjaźń, ale coś znacznie większego. Jest to opowieść tak naprawdę o marzeniach, o ich realizacji, o odwadze do dokonywania zmian we własnym życiu. Moja odwaga do realizacji moich marzeń, do tego, aby pisać, a co najtrudniejsze, żeby efekty mojej pracy pokazać szerszej grupie ludzi, również dojrzewała bardzo długo, ale w końcu dojrzała. A co z tego wynikło, możecie posłuchać. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania fragmentu 6 już rozdziału pod tytułem Sierpień. Kalina dostawała teraz mnóstwo serduszek, uśmiechów i ckliwych tekstów, o które nigdy by Krzysztofa nie podejrzewała. Po raz kolejny namawiał ją na wspólny weekendowy wyjazd, a ona, o ironio, naprawdę nie miała na to ochoty. Sztuczne udawanie szczęśliwego małżeństwa przez jeden weekend wydał jej się żenujący. Im bardziej Kalina okazywała obojętność, tym on intensywniej wykazywał zainteresowanie. Po wielu namowach umówiła się z nim na wieczór. Tak naprawdę wolałaby w spokoju poczytać książkę, bo ponownie odkryła radość, którą kiedyś dawało jej czytanie. Ale wiedziała, że ma w związku z Krzysztofem coś do załatwienia i musi to zrobić ostatecznie i jak najszybciej. Założyła nową sukienkę i wygodne baleriny. Zrobiła sałatkę i ciasto. Kupiła wino półsłodkie, bo tak naprawdę takie lubiła. Rezygnując z gorączkowych przygotowań, była gotowa pół godziny wcześniej. Usiadła w fotelu i zaczęła czytać. Po kilkunastu minutach usłyszała dźwięk nadchodzącego SMS-a. Tym razem nie poczuła nerwowego uścisku w żołądku. Podeszła do telefonu i odczytała wiadomość. Była od niego, ale jej treść ją zdziwiła. Pytał, czy ma coś przynieść. To było coś nowego. Odpisała spokojnie, że nie, że wszystko jest i wyszła na balkon. Postanowiła, że pomimo tego, iż jest już schyłek lata, jutro kupi i posadzi w skrzynkach jakieś kwiaty. Kwestia ukwiecenia balkonu wydała się jej bardzo istotna. Krzysztof przyszedł punktualnie. Przyniósł jej kwiaty. Malutki bukiecik, który mógł ukryć w torbie, ale jednak. W białej koszuli i markowych dżinsach wyglądał wspaniale. Do tego pachniał niesamowicie i patrzył tak, jak tylko on potrafił. Wyglądasz inaczej, powiedział, całując ją na powitanie. Czyli jak? Uśmiechnęła się. Jesteś taka malutka. Odsunął ją na odległość wyprostowanej ręki i patrzył badawczo. Ładna sukienka, dodał. Kalina nie skomentowała. Zaprosiła Krzysztofa do środka. Rozsiadł się swoim zwyczajem na kanapie. Ona stała i patrzyła, zastanawiając się, co teraz. No chodź do mnie. Poklepał miejsce na kanapie obok siebie, jakby zapraszał ulubionego pieska lub kicie. Nie, kicia nie zareagowała na takie gesty. Ona miała swoje zdanie. Kalina jednak usiadła. Potem zaczęli się całować. To nieuchronnie prowadziło do zbliżenia. Następnie powinno być jedzenie i wino, potem jeszcze raz seks i wtedy Krzysztof wychodził, a ona łasiła się do niego, błagając o jeszcze chwilę, jeszcze jeden pocałunek, jeszcze jedno spojrzenie, jeszcze jeden dotyk i słowo. On opowiadał kłamstwa na temat miłości i wspólnej przyszłości, a ona karmiła swoje ego jeszcze i jeszcze. Dzisiaj niestety było tak samo. Wszystko potoczyło się znanym torem. Po wyjściu Krzysztofa samotnie dopiła drugą butelkę wina. Oczywiście wytrawnego,
bo Krzysztof pomiędzy jednym a drugim wzykaniem, jak to nazywał, poszedł do pobliskiego sklepu i dokupił jeszcze butelkę. Nie mogła wstać, aby spojrzeć w lustro, ale czuła, że nienawidzi tej kobiety po drugiej stronie. Spojrzała na pomiętą sukienkę z kwiatem i upojona alkoholem zasnęła. Kolejnego dnia, przed wyjściem na tradycyjny spacer, Kalina ubrała się inaczej niż zwykle. Założyła falbaniastą spódnicę, koszulową bluzkę i beżowe tenisówki. Wiedziała, że niewiele osób zwróci na nią uwagę, ale tym razem to ona chciała coś zauważyć. Pragnęła bardziej widzieć niż być widzianą, a to było zupełnie nowe i nieznane pragnienie w sercu Kaliny. Idąc alejką miejskiego parku, poczuła zapach świeżo skoszonej trawy. Uśmiechnęła się, czując jak spódnica łaskocze jej nogi. Dostrzegła uśmiech staruszki, którą być może mijała wielokrotnie. Przez cienkie podeszwy tenisówek wyczuła kamyczki i inne nierówności chodnika. Usłyszała szum wiatru i zauważyła ślimaka, który wolno pełzł w kierunku cienia pod wielkim liściem. Dziewczyna zauważyła tak wiele rzeczy, które z pewnością były tutaj, jednak ona zawsze ślepa i głucha mijała te cudowności. Usiadła na ławce i kontemplowała słońce padające na jej ramiona i ręce. Zauważyła, że jej włosy, nieujarzmione lakierem, przesuwają się wolno z pleców na prawe ramię. Poczuła ich smak w ustach, gdy wiatr zawiał intensywniej. Słyszała i widziała tak wiele, jakby ktoś nagle wypuścił ją z więzienia. Bała się poruszyć, aby znów nie wrócić do tej swojej klatki. To wszystko było tu przez cały czas? Pomyślała i nie mogła uwierzyć. Spokojnie wróciła na osiedle. Przeszła na parking i wsiadła do samochodu. Pojechała poza granicę miasteczka i skręciła w boczną drogę. Pojechała tam, gdzie to wszystko się zaczęło. W miejsce, gdzie drogowskaz wskazywał jakże optymistyczną nazwę – raj. Zatrzymała samochód przy sklepie. Raj to zwyczajna mała miejscowość, jednak jej nazwa bardzo przemawiała do emocji Kaliny. Nie była tu od tamtego dnia, gdy jadąc bez celu, aby dalej od dawnego życia, właśnie tu nabrała nadziei, że jeszcze nie wszystko stracone. Wtedy odzyskała chęć do życia i zapragnęła tu zamieszkać. Było to tak dawno, prawie 4 lata temu. Wysiadła z samochodu, odetchnęła głęboko i ponownie poczuła, że jest u siebie. Chciała zatrzymać tę chwilę. Musiała coś zrobić, natychmiast, już teraz. Wiedziała, że jeśli po prostu odjedzie, to może minąć kolejne 3 lub 4 lata, gdy znowu zmotywuje się do działania. Weszła do sklepu. Przepraszam, zwróciła się do ekspedientki. Może ktoś w okolicy chce sprzedać dom? Wie pani coś o tym? Zapytała. Sprzedać dom? Kobieta z salady zamyśliła się i przez dłuższą chwilę milczała. Kalina nabrała nadziei, że być może kobieta szuka w myślach nazwiska, adresu, a może nawet kilku. Nie, niestety, nic na ten temat nie wiem, odpowiedziała po chwili. Kalina poczuła się bardzo rozczarowana. Gdyby kobieta odpowiedziała od razu, pewnie odebrałaby to inaczej, a tak pozwoliła sobie na nadzieję. Już chciała wyjść i odjechać, ale coś tam w środku cicho szeptało, aby działała, nie poddawała się. Kalina stała bezradnie i czekała sama nie wiedząc na co. Wie pani co? Odezwała się niespodziewanie sprzedawczyni. Stara Nowakowa kiedyś coś tam mówiła, że chętnie przeniosłaby się do miasta, ale ten jej dom to straszna ruina. Gdzie to jest? Kalina dziękowała sobie w duchu, że nie wyszła obrażona na świat, jak to miała w zwyczaju. Numer 62. Prosto i w prawo, pod górkę. Dziękuję pani. Kalina uśmiechnęła się i wyszła. Dom rzeczywiście okazał się straszną ruiną i w dodatku zamkniętą na 4 spusty. Kalina zza ogrodzenia, zarośniętego dzikimi krzakami, patrzyła na dziurawy dach i szaro-bure odrapane ściany. Ale ganek, albo raczej to, co po nim zostało, uznała za uroczy. Obeszła dom naokoło. Z tyłu był sad ze starymi, jednak wciąż owocującymi drzewami.
coś w rodzaju mini-parku z brudnym stawem, o czym świadczył zapach zgniłych liści. Połamana ławka i stara żeliwna wanna mogły skutecznie odstraszyć przeciętnego mieszczucha, szukającego spokojnego miejsca na relaks po pracy. Kalina jednak czuła wyłącznie pozytywne emocje, jakby spotkała dawno niewidzianego przyjaciela. Sąsiad poinformował Kalinę, że nie widział Nowakowej od 2 miesięcy, bo pewnie mieszka u dzieci. Obiecał, że przekaże numer telefonu Kaliny właścicielce, gdyby się pokazała. Jeśli wysłuchałeś do końca, to daj mi znać. To dla mnie bardzo ważne. Chcę wiedzieć, czy mam robić to dalej. Wszystkie poprzednie odcinki są dostępne na kanale, a kolejne w każdy poniedziałek, środę i piątek. Jeśli nie chcesz ich przeoczyć, to zasubskrybuj mój kanał. Możesz mnie znaleźć również na Facebooku, na fanpage'u pod tytułem Rozwijam Skrzydła, czyli w podróży do marzeń, oraz na Instagramie. Gdyby ktoś z Was chciał kupić papierową wersję mojej książki, to oczywiście jest to możliwe. Skontaktuj się ze mną lub znajdź ją na Allegro lub na Lubimy Czytać. Dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia. Pa!